Witajcie drodzy widzowie na kanale Polish Paranormal Investigators na kolejnym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Rudzie Śląskiej, w opuszczonym szpitalu wieckim. Także zwiedzimy to miejsce, zobaczymy. Musimy bardzo uważać, bo tutaj, nie wiem czy to będzie teraz widać, jesteśmy troszkę za tym szpitalem, ale tu już się bardzo rozwala i naprawdę musimy zwiedzimy, uważać. Sprawdzimy pod względem zjawisk paranormalnych. Zrobimy małe śledztwo z użyciem SB, z kadwójkami standardowo. Dokładnie, rempody. Rempody ustawimy, też zobaczymy czy coś na rempodach się nam coś pojawi. I oczywiście krótka historia, którą przedstawię ja. Także szpital funkcjonuje od 1897 roku. W 2003 roku został pustostanem. Funkcjonował tutaj do tego 2003 roku oddział reumatologii i chirurgii. W 2006 dany szpital został wpisany na listę zabytków. W 2015 spłynęła drewniany budynek administracyjny. Został tylko ceglany, który odwiedzimy. Także zbędnie nie przedłużając, chodzimy do środka. Chodzimy do środka. Chodźcie za nami. Będę tu się wejdzie. Także zmierzamy do wejścia. Mamy nadzieję, że wejdziemy jakoś standardowo. Głównym wejściem, bo podobno otwarty. No i dokładnie tak jest. Także witamy w środku Wireckiego Szpitala, który jest no w ciężkim stanie. Z tego co widzieliśmy wcześniej, ktoś tu jeszcze z nami jest, jeżeli chodzi o kogoś, kto zwiedza ten obiekt. Mamy nadzieję, że ten ktoś jest w porządku, albo już go nie ma, chociaż myślę, że jeszcze zwiedza. Standardowo wraz z wejściem włączamy sobie kadwójki. Wow, stare R&B, papierosy stare. Ściana oderwana od góry. Wow. Nie, że to wygląda. Zobacz, nie? Popatrz. Ja? No. To ty powinieneś być na przodzie teraz. Co, mam same ściany wykręcić? No to możesz mnie. No właśnie. Najważniejsze, czegoś zapomnieliśmy na intrze, jest z nami Dawid, który już jest z nami na trzeciej wyprawie. Dawid. Siemka wszystkim. Dokładnie, jesteśmy w trójkę.
Ale są schodki nawet na dół. Ale na dół są całe? I są nawet całe schody do piwnicy. Więc... Może na razie góra. Na razie góra. I znowu jest tył w piecu. No w Raciborzu był lepszy stan budynku. Tak, o wiele. O wiele, wiele. Ten tutaj już wszędzie ma cegły na podłodze. Musimy uważać strasznie przed nogi. I na głowy. No, przed nogi też. Wow, fajne pomieszczenie na jakąś sesyjkę. No, na jakąś sesyjkę. Ty, jak żeś dał kroka, to aż taka wibracja była. Tak? No. Ale tam sklep. Naprawdę, patrz. O kurde, ty faktycznie. Czujesz to? No. No. O kurde, naprawdę. Kurde. Trzeba po drogi patrzeć, panowie. Jak się zawali pod nogami, to nie wiem, czy odlatujemy popa. Trzeba chodzić, wiesz, wolnym krokiem, naprawdę. Delikatnie takim. Naprawdę chodzi się pod takim. Wow. Chodziły podłoga. Schody gdzieś dalej prowadzące. Też fajnie. Też fajnie. To jest sklep, który widać nade mną. Otwarte. Ale patrz, dasz kroka i spadasz. No, jak dasz kroka i spadasz. Także... A to dalej zobacz sobie. Nie wejdzie. Tam nie ma nic. Tam jest szczonko jakieś. Tam jest szczonko jakieś. Już muszę wyciąć. Się uwaliłem. Wow. To się totalnie zawaliło. Tam dalej były te schody, nie? Tu jeszcze przejrzymy i... Także widzicie tutaj... Totalnie już rozwalone schody tutaj. Wow. Można powiedzieć, że... Skok na podwójce. Na chwilę. Ale to może przez... Przez raczej ruch. No, a tutaj... A jak to jest tutaj? Patrz. No. Patrzymy już na zewnątrz. Także to może być jeden z ostatnich odcinków nagranych w tym miejscu. No tu no. Jest tak jak my tam szli. Tak, jak się to nie zawali za kilka lat, albo za kilka dni, miesięcy, to będzie dobrze. Ktoś na urbexach.pl napisał, że raczej to już w 2022 ktoś napisał komentarz, że to też, że rok i koniec, tu już lepiej, tu już nie drga tak. Tam było takie wibracje. Dawid, też odczułeś? Tak, wreszcie przeżyłem. No, także lepiej to niż tamto, bo tam naprawdę dziwnie. Ale idziemy, wracamy na te schody. Zobaczymy górę. Tam jeszcze było, tak, było tam, były tam. Spróbujemy się dostać na piwniczne jakieś piętra. Może tam jeszcze zajrzymy? No, możemy. Dobra. Będzie ciężko chodzić. No, tu jest... No, ten szpital już jest bardzo ciężki w eksploracji. No. Faktycznie. O, znowu jeszcze. Znowu wejście na zewnątrz. O kurde. Jak to wygląda, bo jest tu wyzerknij stary. Tam pokaż ludziom. Z lewą stronę pokaż. Się pokaż. Wow, no. Za winkel spójrz. Nieźle. A tutaj? Zobacz sobie.
Ja, tu walczę, tu się zrobię po prostu walką. Ja. Jak to wygląda? Duży balkon. Korowy. No to już nic nie ma, tu ledwo podłoga się trzyma, tu jest to. Dobra. Okej, wracamy na tą drogę, gdzie mamy te schody. To musimy się tak, prosto i znowu w lewo. Tak, tu tędy, no bo to weszliśmy tam wcześniej. Tak. Tak? No tak. Czekaj, się... No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, tu mamy. Piachu jest niesamowicie dużo. Te schody są takie... No, piachu tu jest po prostu dużo na schodach. Nie, nie, tu jest ok. Strych. To już jest tyle. To już jest tyle. Ale się ruszają trochę. Tylko trochę. Powoli. Zbadamy strych. Może było za ostatni. Klimat. Niezły klimat. Uff. Ściana, dajcie, chodź tu. Wiem, tu. A, wisi ściana, wisi. Wiem, widzę. Zobaczcie na to. Ja cię pomyślę. Ściana sobie wisi. Ledwo, ledwo. Na tym pęce metalowej, jak się ruszył, to polecę cały. Wydaje mi się, że ten urbeksowiec już tam poszedł. Tam jeszcze w lewo mi tu jest fajne na sesji. Patrz na tą szybę. Jakby był gość, nie? No! Patrzcie na to. Głowa. No. Ciało. Tak. Jaki klimat. Wow. Wow. Lampy. Stare lampy. Tutaj trochę opada w dół. I miękkie tu jest. Tak, tu tak, no. Trzeba uważać po tym. Dobrze, dobrze. Jeszcze tam wcześniej... Tu coś jeszcze jest na boku. No, no. Tam wcześniej i w lewo. O tu właśnie. Tylko tutaj trzeba uważać, bo tu... O, właśnie tu. Uważam. Bardzo, bardzo lekko trzeba łazić, bo tu są podobne wibracje jak tam wcześniej. Stare okna. Bardzo wolno, bardzo wolno. Tu jest ta... O, to jest ta ściana. Co wisi w powietrzu. No bo to właśnie jest zawalone. To jest to pomieszczenie, które mi się powietrzu ty, bez położyć. Faktycznie. Ej, ja to mogę dotknąć chyba. Nie, no weź. No, dobra, nie ryzykuj, chodź. Tutaj trzeba leciutko chodzić. Puste pomieszczenie. Tak. Tu jeszcze mamy coś na boku? Nie. Prawda, trzeba chodzić bardzo uważnie. Prawie tam zobaczmy sobie ten widok. Tak, wow. Naprzeciwko widać. Tam, zobaczcie, no mam nadzieję, że to widać. Totalnie rozwalone, świecimy trzema, czterema nawet, było na głowie jeszcze. No, czterema. Także chyba to widać. I tam schody są nawet jakieś. Nie, o, dach. Max tam. Dach. Wow. Nieźle. Ja myślę, że to tutaj blisko. Ty, nie koniec. Nie koniec? Patrz. Tylko naprawdę, łaźcie powoli. Łaźmy powoli. Tak, patrz. To jakby tu była klitka kogoś. No. Jakbyś jakoś tam spał. O, tutaj co? O! Ej, wiem co to jest. Panowie, tu była winda. Albo chcą coś na kształt windy. Mogło coś być. Masz te... Tak, bo jest, no... Jakby na windę, no. Aha, tu jakieś takie zaplecze. Jakieś takie zaplecze tylko. Zaplecze, no. O, zobacz sobie, ja wyjdę już. Powiem wam szczerze, że tamtej części się troszkę obawiam. Ale chodźmy powoli.
powoli, bo tu naprawdę już jest. No, to chyba czuć, że jest miękko. 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 O, rany. Zawalony. O kurczę. To jest bardzo miękko. Tu jest komin. Pomieszczenie. Tam pewnie na dole jeszcze grzali wodę. Podgrzewali wodę tam pewnie. Ale tu już czuć to, że tak miękko strasznie. Miękko strasznie i budynek jest delikatny. Tak, jesteś tu? W tej części jest widać niestabilny. Dobra, chodźcie. Idziemy dalej. To jest bardzo powoli, bo... O, no miejsce koczowane. No. Ale jak nie radził koczować? Na dół nie zejdziemy. Na dół nie zejdziemy. No na dół nie zejdziemy tą klapką. No na pewno, nie? No, czekaj chwilę jeszcze. Tu jest bardzo ciekawe pomieszczenie. No właśnie. Tylko ja, tutaj jest, patrz. Świetnie, nie? Tylko tu nic nie zrobimy, bo tu jest droga tam główna. Więc to tylko mamy zwiedzone. Tak, tak, tu właśnie bardzo na tej części. Mówiłem, że się jej troszkę obawiam. Tutaj twoje zdanie? Co tam mamy? Tam patrzyłem, tak, tak. Tutaj jeszcze patrz. Patrzyłem. Tu się paliło. O, bo to widać. Ło, jesteśmy mega wysoko. O, ściany to wygląda. O, sam szczyt tego budynku. Pusty pokój. Miejmy nadzieję, że w takim fajnym kipie pokoju zrobić sesję. Ja według mnie tamten taki dziwnie ułożone cegły, nie? Dziwnie ułożone cegły. Jeszcze coś? O. Fajne cegły, tak. Jakby ktoś coś tak, robił. Tak, strzelkę to zrobił. Ło. Ale właśnie dobrze widziałem ten dwójny dnikaj w dłoń. To tam będzie wyrosła mocniej. No. Nie spał w takim miejscu, które może ona być zawsze. No właśnie. Nie, ja to bym to nie to tak. Miejsce, powiem wam, klimat ma. Klimat ma. Czuję, że zostaje po drugi. Bardziej nawet nie klimat, a czuwa w adrenalinie. Tak, czuję, że zostaje po drugi. Czuję, że kolejny krok może być swoim ostatnim. Tak, tak, racja. Trzymam w napięciu, o. Taki stiler. Jeszcze jak. Niebieskie. A, dobra. Tam mamy iść, tam mamy iść. Tak, no ja mam właśnie to. Musimy do niego trafić. I to jest właśnie to. O, jesteśmy po prostu na zdaniu głową. No i fajne jest miejsce na ten. Z tym gościem. Tylko musimy tu uważać naprawdę na to. No, tam jest mięciutko. Właśnie mięciutko jest. Tutaj jest tak jeszcze. Miałem stabilny. To co? Sesja z SB? Dokładnie. Twoja K2 off. Dawid, masz K2 przejmujesz. Okay. Także uważnie na nią patrz. Okay. Rozstawimy sobie rempoda przy wejściu. Jeżeli nie ma tutaj nikogo, to nakłonimy do wejścia. Do nas. Zapraszamy. Także. Rozstawiam taki przedmiot, takie urządzenie. Ktoś napisał w komentarzu, że jeszcze parę takich upadków SB. I będzie po SB. Rozstawiam taki przedmiot, urządzenie, które możesz dotknąć w ten sposób.
Zbliżasz się do anteny. I wtedy wiemy, że tu jesteś. Zaraz uruchomimy urządzenie, przez które będziesz mógł się z nami skomunikować. Ktokolwiek, kto tu jest. A przed tym możesz czymś poruszyć albo czymś rzucić. Wydać jakiś dźwięk, hałas. Więc jeżeli ktoś tutaj jest, niech przemówi głośno, wyraźnie albo powie tak. Czuję, naprawdę czuję się, jak stojąc w tym miejscu, takie rusza. Rusza? A bo ja słyszałem taki jest, taki demoniczny głos. Płyn na urządzenia. Ty ja tu? Nie ja tu, albo ty ja komu, a to tyle. Nie wiem, to było dziwne. O! Strzela. No nie. No nie, moje. Moje? Czy możesz skontaktować z nami pacjent z tego szpitala? Mogę? Ja mogę. Ktoś kogoś woła? Wołasz kogoś? No. Albo może to robić. No. Ale to jest głos. Tak dokładnie. Dużo głosu. Naprawdę czuję się jakbym takim... Zagęszczonym dużą liczbą osób, po prostu wokół, nie? Akurat nie chodzi mi o to, jakbym, nie wiem, jakby on miał nagle tak gdzieś się przechylić, obalić. Aha. Troszkę tak, wiesz, przekrzywić, czuć się bym stał tak krzywo, wiesz o co chodzi. Jakby ten był, jakby to było tak krzywo. Szpital? Cały budynek? No, teraz tak. A, tutaj, jakby on był tak krzywo, tak się czuję, bym tak... Obniżenie małe. Ale jak pan, jak chodzisz? Tak, no nie rób tak. No. Lepiej nie rób. Czy idziesz tu do nas, czy mamy cię poszukać? Jakby kilka osób chciało. Albo was. Albo was. Co? Ilu was się błąka po tym szpitalu? One, ale to po angielsku jest. Nie, mi się też było inne słowo. Głowa, duch. Głowa, bez słowa, no. No. To biegł głos. Tam wiesz. Podeszli? No.
Spróbujcie z nami porozmawiać. Strasznie, to jak czas jakaś rozmowa. Dobrze, to my idziemy was poszukać. Skierujemy się gdzieś. Możecie mówić do tego urządzenia. Postaramy się. Chciałem was waszą stronę kierować. Możecie nam pomóc. Nie komunikując się z nami na to urządzenie. Dajcie jakieś wskazówki, albo naprowadźcie mniej więcej w kierunku, jaki mamy iść, albo na które piętro, bo jesteśmy na strychu. Gdzie był schody w dół? Dobre pytanie. Byłem? Byłem, no coś takiego. Gdzie byłeś? Nie, mi się wydaje, że dziś musimy tam iść. Na pewno w dół. To tak. No na strychu już wszystko wygląda. Tak. No było. Ale tam nie ma... Czekaj. Dobra, tu były. Idziemy niżej, piętro niżej. Spróbujcie się dalej z nami skomunikować na to urządzenie. Spróbujemy się w waszą stronę udać. Tylko musicie dać nam wskazówkę. Bo na razie będziemy, że tak powiem, w ciemno. Magda, jak widzę. Raczej nie jest on jakiś duży, nie? Tu nie wchodziliśmy. Nie, nie jest duży budynek. Wow! Długo krojone, ale to jest masakra. Esteban z Rzymu. Co się podpisał? No. Kłamie? Kto kłamie? Maciej, to Maciej. To Maciej? Maciej gdzie... Maciej sobie robi ten? Kłamie? Maciej robi nas... Tu byliśmy. Ten balkon. Może Maciej będzie chciał się z wami skomunikować, albo nas właśnie do siebie skierować. Jak takiego wciągnie, to może chce z nami wkopiać w jakąś grę. Co to było? Nie wiem. To było to kolejne pomieszczenie, które też... Tak, tylko wody. Pamiętajcie, tu były takie lekkie wibracje. To tak, było tu. Tak, tak, tak. Ktoś tu palił jakieś ognisko? Patrz, no, nienormalne. Zimno było, zimnie to bym palił. Nie, nie poskakujcie, pan robił całą eskację. To może tu jesteś? Dawid, K2. Tak. No nie musisz tak trzymać prosto tej ręki, ale żebyś miał sobie ją, luźną rękę masz, tak i po prostu, żeby była tak w przodu. No dokładnie. Bo usłyszałem, nie macie, czy macie, kto z nami jest? Ja uruchamiam kolejne urządzenie, przez które możesz wpłynąć na nie, możesz na nie wpłynąć i pokazać nam jakiś obraz. No i od razu jest. Wow, ręce! Ręce. I to takie powyginane, a przecież to był oddział chirurgii. Ale powyginane... Czy w tym miejscu był oddział chirurgii? No. Krzyż. No. Na ścianie krzyż. To ja się nie dziwię, że to pomieszczenie jest w dobrym stanie. To jak oni chyba. Dobra, Dawid,
Semiona. Ale nie trzymaj tak, tylko patrz co tam jest. Jak będzie jakiś obraz, to mów. Jak będzie biała kropka, to naciśnij, żeby była czerwona. Żeby nagrywało. Przygląda jak miały te ręce i dopiero do tej, do wyłączyło się coś. To cofasz? Cofasz strzałką i dajesz, żeby była kropka. Czy jest ktoś z nami gdzieś Maciej, który sobie z nami pogrywa? Jest. Ale gdzie jesteś, Maciej? Nie wiem. Ktokolwiek tu jest w tym pomieszczeniu, niech spróbuje płynąć na przedmiot, który stoi przed nami. Maciej, jak tu jesteś, spróbuj go dotknąć. Ale jest tu z nami coś inny. Tak? Też to słyszeliśmy głos kobiety. Kobiety, tak jakby troszkę rozpaczliwy, przerażony. Czy coś się stało tobie? I czy możemy jakoś ci pomóc? Odpowiedz nam. Słuchamy, czy tą kobietę znowu jest. Tak. A do Macieja. Rozstawiam drugiego rempoda przy wejściu. Jestem, było, tak? Tak. Kobieta. Kobieta, jak masz na imię? Tak? To jest obraz. Mężczyzna z kobietą. Kontekstem. Ja nie wiem jak to nazwać, było z mężczyzną, z kobietem, z kobietą. Ale nie wiem jak to nazwać. Mężczyzną z kobietą w sali, albo tak, na tle jakiejś ścian. Pokazałeś nam obraz rąk. Kogo te ręce? O co chodzi? To jest tą parą, którą pokazałeś nam na kolejnym zdjęciu. Jest jakaś kobieta i mężczyzna? Wiemy, że już jest, mężczyzna jest Maciej, a ta kobieta, która się boi, przerażonym tak powiedziała, jeszcze nie znamy jej imienia. No, to było niezłe. No. Jak masz na imię? Ktoś ci przeszkadza przekazać nam informację? Nie. Ale to był męski głos i taki dość... Nie chcemy ciebie usłyszeć, chcemy kobietę usłyszeć, daj jej przemówić. Cześć. Cześć? Ale cześć, to jest słyszałem. Męskie takie, nie? Mhm. Ty, słuchaj, bo jakby rempoda w tym. Albo taki pip, no. Ale rempody są cicho. Nie, mówię, że właśnie ten za nami. Czy możesz się z nami skomunikować z kobietą? Spróbuj. Podaj swoje imię. Teraz. Było teraz? Obrazek. Gnat. Pistolet. No. Wodka, żeby doszło do jakiejś zbrodni. Albo coś innego. Albo to coś innego. Perspektywa z GT będzie na Instagramie, więc tak. Jeżeli zobaczycie tą perspektywę, to dajcie w komentarzu znać, co o tym myślicie. No, pistolet wygląda jak pistolet. Dzieci. Dzieci, dziewczynka. Dzieci chyba. Dzieci. W górę. W górę. Mamy wrócić na górę? Byliśmy tam. I słyszałeś, byliśmy też? Byliśmy, ty powiedziałeś i jednocześnie ty też powiedział, byliśmy. Dziwne. Tak. Ale co mógł słyszeć kobietę? Mężczyzna, niech da już nam spokój. I daj przemówić kobiecie. Kobieta, która rozpaczliwym głosem powiedziała. Chcielibyśmy ciebie usłyszeć. Ewentualnie możesz wpłynąć na urządzenia, które stoją przed nami.
No cóż. Po co ci to? Albo no cóż? No cóż. Na co? Chód. Chcemy z tobą porozmawiać. Chód. Czujecie chód? No. To chyba raczej z okna. Ale taki wyraźny, naprawdę. Dobra. SB na razie wyłączmy. Spróbujmy troszkę sprowokować. Nasłuchać. Nasłuchujmy. Dobrze, przytyknę. No. Nie za dużo SB. No, bo nie słuchać też. To spróbujmy taką standardową metodą. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech wyda jakiś hałas, dźwięk, czymś rzuci. Niech coś uderzy. Z zewnątrz. Tak. Aha, nie z zewnątrz. Tutaj gołąbki siedzą. Aha, siemanko panowie. Wysoki. Nawet się nie ruszają. To może inne pomieszczenie, bo to będą one w ten wpływać. Wiesz, poczekajmy jeszcze, może coś na urządzenia. No dobrze, cicho tam. Nie świetcie im po oczy. Teraz był inny dźwięk. Mamy obraz. Wycinek z gazety, bardzo stary, jakiś zakrawawiona część, coś takiego. Palec odcięty? Albo ręka odcięta? Nie. Nie wiem, jak to zinterpretować. Na pewno mamy wycinek z gazety, tam szybki tytuł na gazecie. Jakaś nie wiem. To jest element taki zakrawiony strasznie, jak już widzimy. No tak, jakbyś miał jakiś element z gazety, jakieś zakrawione narzędzie. Czy możesz spróbować? Czy możesz spróbować dotknąć któryś z tych urządzeń? Z jednego, które stoi tam na... między... Jeszcze raz pokażemy, że to jest bardzo proste. Wystarczy podejdziesz się bliżej do urządzenia. A ona wyda taki dźwięk. Szurki są, się w szurkach prąta. Co to jest? Mieliśmy obraz jakby narzędzia do służącego. To już trzeci. Do chirurgicznego czegoś. To jak będzie? Spróbujesz? Może spróbować na to urządzenie przed nami lub to za nami. Pomiędzy famygą w drzwiach. Czyli mamy szukać gdzie indziej. Nie ma was. Albo... Albo nie ma z nami po prostu poltergeista, który to lubi robić właśnie, czyli uderzać w coś i wydawać dźwięki. Lub coś uderzać, najczęściej. Słyszymy dużo głosów na SB, na czarnym urządzeniu, które kolega trzyma w dłoni, ale mało rozumiemy. Za dużo was. Wszyscy mówicie naraz. Spróbujcie wskazać swoją aktywność na urządzeniach, które tutaj leżą na podłodze. W taki fizyczny bardziej sposób. Wystarczy, że podejdziecie do tych urządzeń. Nie musicie używać swojej energii. Wystarczy, że się przesuniecie, posuniecie w to urządzenie. Dobra. Stronę tego urządzenia. Okej. Zaraz na GT już nie nagrywam. No i o to mi chodziło. Dobra. Spróbuj jeszcze raz wydać jakiś dźwięk, coś uderzyć, podejść do jakiegoś urządzenia, które tutaj stoją z nami. Dobra. GT zwykłe. Mhm. Dawid na GT zwykłym. Mhm. My idziemy dalej. No teraz się zbliżyłem. W sumie nie tak blisko. Tu miałem jeszcze rękę, a on zapikał, ale no to raczej blisko. No to nie, to tak. Nie, nie, to na pewno ja. Nie przeszkadzamy gołąbką. Ja sobie siedzę. Ty, tu jest chyba słaba. No, bo dopiero jak jego dotkniesz to. A nie anteny. Słaba bateria, no. Dopiero po czasie zareagował.
To co, jeszcze próbujemy... Wytypujmy jeszcze jakieś... Aha, tak, niżej, magiter, niżej. Dobra, no. Otwórz to. Panowie, jesteś tutaj do otworzenia? O, drzwi nie ma. Raczej nie. No za bardzo. Dobra, chodźmy może tam. Dawid, trzymaj tam, ten tam? Telefon tak, żeby to ładnie też się nagrywało. Myślę, że tam. Dobra. Czyż byliśmy tam? Tam już byliśmy. Tam? Jakby no. Dobra, patrzmy dalej, ale... Mi się wydaje, że przechodzimy tędy. Tak, byś to powinien. Jak? Córka. O, jakaś córka szuka nawet. Czy to ta kobieta, która się odezwała rozpaczliwym głosem? Szuka swojej córki. W danym szpitalu. Jesteś tutaj? Szukasz swojej córki? Komin wentylacyjny. Słuchajcie, rozmowa. Po. Nie świeć. Sześć. Co, widzisz tam kogoś? No to urbex zaliczony, na pewno. Już przeszliśmy wszystko. Co mówimy? Każde piętro. Jeszcze to zostało niższe. Strych jest taki dość mały. Tutaj chłód jest bardzo duży, tam lepiej nie wchodźmy, bo jest jakaś deska, już się zapada. Coś tu zimno czuję. Może kawałek? Tak, bardzo, bardzo no. Tak ewidentnie. Straszny chłód. Zadrapanie. Zadrapanie. Wydobywa się. Wydaje się, że z tego tak po prostu zimne powietrze do góry i tu jeszcze z okien dodatkowo uderza. W tym przewodzie nie ma prądu? Nie ma. Co mi się stało? My nie wiemy. Też nie wiemy. Podejrzewam, że może tu umarłaś. Albo... Albo umarłeś. Bo to może być też... Tak, to też może być mężczyzna. Mężczyzna. Tu mamy rozbitą chyba umywalkę, lub coś w tym desem. No, jakieś bardzo duże, no. Czujemy tu chłód. Taki wyraźny chłód. No, przez to, że tutaj chyba te dwa pomieszczenia, dwa okna robią robotę. Tu wieje... No ale w tamtym, co byliśmy, to też były trzy nawet okna, tak? I było cieplej. Było lepiej, tylko z jednej strony mi tak troszkę... Może akurat nie od strony... Tak, tu jest wyraźnie chłodniej. Sześć po raz drugi. To jest chyba umywalka. Mhm. Ceramika z umywalki. Wyraźnie. A jest chłodno. Tu jeszcze jest dziura. Aha. Dlatego może to jest... Może tak, jeszcze ten... Jeszcze posługi tu pod wodą. I tam jest jakiś ten, jeszcze jakby... Nie jest na wylot ten. To nie jest na wylot. No ale patrz, tam jeszcze, nie? No. Tutaj ty... Sala, jesteśmy w sali operacyjnej. Co tutaj jest? Możliwe, tak. Tu wisiała kotara. Aha. I tam musiało być właśnie... I tu musiało być, wiesz, przeprowadzone jakieś te operacje. Wiesz co? Myślałem, żeby właśnie na chwilę tu wejść i iść, ale jeszcze bym skłonny był na chwilę rozstawić tu rempoda. Na chwilę. Koło okna, bo... Mega trzęsie ziemia. Mega się trzęsie podłoga.
Oni są tutaj? Tak. Mówisz o nas? Mówisz o nas czy o was? Was tu jest więcej czy nas tu jest dużo? Mówisz o nas czy o kimś jeszcze? Jeżeli jest tu ktoś jeszcze, niech dotknie tego urządzenia, które stoi na parapecie. Lub wyda jakiś hałas, dźwięk. Co to było za pomieszczenie? No, może nam odpowiedzieć. Może wiecie lepiej. Sprzątacz zaczął świrować. No. Tryb samolotowy, latarka oddalona. My tu. My tu. Przed chwilą tak... To co jakiś czas pika, ale... ten tyle. A to tak zaraz poproszę pytanie. Poniżyć. Dziwnie to. Średnio pasuje. Średnio. Nie będziemy długo czekać. Jest tu chłodno. Jest tu chłodno. Tam nie było tak chłodno. Tam były trzy okna. Tam czytam od mojej strony trochę tak, ale to nie był taki bardzo chłód jak tu. Więc dlatego... Nie jest na wylot. To jest na wylot. Tutaj jest, zimno, tu jest, czuć ten chłód. Idę mi po. Idę mi na przykład pokazywała teraz ten. O, lampka mi się włączyła. 17 stopni. Spróbuj wpłynąć na urządzenia. Spróbujesz to zrobić dla nas? Ej, co tam było? Jakie słowo? Słuchające. Ale wcześniej, przed chwilą. Coś tam się odezwało. To nie wiesz, nie? Co było? Już dwa stopnie w dół spadły. Z 17 do 15 przecinek 7. Jest to chłodniej znacznie niż w innym pomieszczeniu. Zdrowy? Zostało? Zdrowy. Dziwne. No w sumie operacja. Pomyślna w sumie, zdrowy. Spada temperatura w dół cały czas. Od 17,4 już jest 15,4, już 22 stopnie. Chodźmy dalej, na razie na... Czekaj, cicho, wyłącz. Ktoś świecił na liście do góry. Chodźmy dalej. Najczęściej powtarzamy słowa. Czyli tam na górze było... Tam byliśmy. Byliśmy. Dobra. No i zobaczymy jeszcze piwnicę, bo tam nie byliśmy. Więc już tylko w dół.
Tędy będziemy w sumie wychodzić, więc chodzimy od razu tam przejrzeć. Tędy będziemy wychodzić, więc jeszcze przejdziemy tym korytarzem. Duża. Tu jest klimat. Tu jest dobre. Jak tu z wybuszonym czujecie ten? Tak. Że wybusza wasze włosy? Tak. Mhm. Takie straszne przypomniane włosy się dostają. Patrz, tam jest dalej. No kurczę. Czyli jak będziemy wychodzić, to tam jeszcze musimy zjeżdżać dalej. Ten tunel to trzeba sobie zdjęć. Słabo naładowałeś te latarki, moje już pada. Twoja już pada? No, albo one są w ogóle słabe. One były wszystkie na fulla naładowane. Dobrze, mam jeszcze dwie lub trzy zapasy. Dobra, jadę na jakiś aparat. Spróbuj już ten, wiesz co? Spróbuj mi już wynaleźć kolejną. No takie? Mhm. Dobra. No przecież też muszę mieć, nie? Czerwone. Tą chowaj, jedynka. Jedynka już nie działa. Aha, włącza ci się... O, tak. Nie, może jedynka już jest ogólnie słaba. Bo ona też tam chyba dawała też opalić tam na tym poprzednim. No dobra, ogarnij to tu, a my się tu rozjedziemy. Pusto. No to bierz tą latarkę, wyciągaj. To jest też powtarzalne bardzo. A to mogła być kuchnia? Mogła być, bo właśnie te płytki takie, nie? A to mógł być magazyn, gdzie poszliście, nie? Mhm. Chłód wyraźny tutaj. Dobra. Aha, chłód wyraźny, no bo tu jest już rozwalone. Dusić. Co? Ciemno się zrobiło. Co mnie straszycie? O, latarka mi się świeciła. Cały czas. Fajnie. Swoim przygotowaniem. Ona mi się sama włącza. Co ja poradzę? Dobra. Szukaj tej latarki, my tu popatrzymy jeszcze. Twoje ulubione schody donikąd. Znaczy nie, no prowadziły na górę, na pewno tutaj było jakieś ten, ale... Półka. Półka. Tu coś wisiało. Znowu się rozwala. Dobra. Idziemy jeszcze w drugą stronę, tutaj. To jest do niego. Wejście, tu jeszcze tego kuknę. Ale nie, tu jest jakieś malutkie pomieszczenie. Więc no, w sumie nic takiego. Dobra. Tam już mamy przejrzane. Więc idziemy dalej. No i co z tą latarką? Nie to, dam ci to większą. Tu mam stojacza, którego sobie ja wziąłem. Tam to moja się, twoja się ładuje. O, fajna latarka. A ta? No, to mało. To nie chcę. Ta coś znowu. Ta nie chce. Chce. Chcesz to? Szampan to nawet to, tutaj to siadał. Ta nawet jest nie naładowana? Czy to sobie? Jaką ty latarkę używałeś? Ty? No ja tam tą... Czekaj, no właśnie, dam ci tą moją. No właśnie, bo... daje radę. To trzymaj tą moją, która daje radę.
tą zostawmy na... Aha, no teraz rozumiem wszystko. Na tą, okay. Wie, na czarną godzinę, a ta nie chce za bardzo... Tamta się ładuje i... Ale moją tego, ta wytrzyma dużo. Tak są te wyjścia. Dobra. No to nie idę ze szperaczem. Wystarczy mi te szperacze. To jest mocna taka punktowa bardziej. Aha, to jest tyle. Tak. Bo to jest tu, no właśnie. Więc to lista jest tyle. Było, nie? Tam, dalej. Tam jeszcze pamiętam, co mówiłem, że jak będziemy wracać, to jeszcze na bok. Tam jeszcze coś. Aha, na bok. Tak. Tu? A tutaj to jest. Nie, tu nie ma nic. Chyba nie jest. Ciekawa butelka. Miło. Miło. Co? Tutaj. Tak, właśnie tak. Robisz zdjęcie? Tak, to jest klimacik, jakbyś zdjęcie machnął. Świeć? No świecę. No tak na przód, no. No. No świeć i stój. No. I tak na środek. No. No i już jest zdjęcie. Aha. Aha. Screenshot. Dobra, wiem. No. A, bo ty zrobisz ręką, robisz, tak? Nie. Podobno. Zrobię później. A, wytniesz. Przy montowaniu bym mogła zrobić z tyłu. Zajarzyłem. O, to wygląda jakby tu ktoś kogoś zakopał. No nie? Nie rozwalaj. Nie. Ja. Ale tu nie, dalej nie ma nic. Ale tam można wejść jeszcze. O, kurwa. Ale byłaby wyprawa stała tam do czegoś. Gdzie wejdziesz przez taką szczelinkę? Nie, musiałbym kopać. No kopać, tak. Co? Tutaj masz tą. Ja to tam mam uchwycone, więc spoko. Dobra, zobaczmy jeszcze dalej. Wejście wyżej. Wyżej piętro jest. Co? I tutaj tyle. Poszukiwanie? Poszukiwanie. Aha. Wiecie co? Ja się powoli zastanawiam. Byliście tu? Tak. Nie byliśmy. Tu. Ja byłem. Weź. Zobaczcie. Jest tutaj ktoś? Cisza. W końcu piwnica. Tunele. Ja już powiem szczerze, że na niektóre już nie reaguję. Potrzebny jest nam tylko na perspektywę drugą w razie W. Gdzie oni są? Zobaczmy, ostatnie pomieszczenie, w którym może wykonamy jeszcze. Albo zrobimy po prostu nasłuchiwanie. Ostateczne nasłuchiwanie. Ostatnia twoja szansa, jeżeli możesz czymś poruszać, zrób to teraz.
rodzinę. Co tam jest? Widzę tytuł. Dolna półka. Słowa na przykład. Takie przekupuję jeszcze do tej pory używa. Jesteśmy w sali jakiejś tam, tam mają się umywalkę do mycia rąk. Jesteśmy w salce jakiejś tej, no do prowadzenia jakiejś tej operacji. Tutaj jest dużo takich krętów w ścianach, może coś wisiało, jakieś takie maszyny, jakieś światła, które doświetlały tutaj na środku, pewnie stały tam. Jakieś łóżko jakieś szpitalne. Jak widzicie, niezbyt się, z nami chcą kontaktować. To było ciepłe. Możliwe, że coś było na SB. Wy już jesteście po tym. Już tam wiecie, co było, więc z tej perspektywy mamy nadzieję, że było ciekawie. Co? Czy jesteś przyjacielem? Tak, przyszliśmy tylko zwiedzić to miejsce i ewentualnie skontaktować się z tobą, jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować. Chciałabyś. Za chwilę wychodzimy. Także to jest ostatnia szansa. Tam jeszcze nie byliśmy chyba patrzeć, bo tu poszliśmy od razu na bok. Zagrożenie. Dobra. Patrz, jak ładne grafity. Ładnie namalowane. No. Ostatni raz rozstawiam urządzenie. Włączmy na 5 minut SB. Może jeszcze coś ciekawego tutaj przydarzy. Ja na pięcie. To strzela, ja nie wiem. Dobra, jednak nie włączamy. Idziemy. Słuchać kogoś ewidentnie. Mamy już jedną, więc... I obeszliśmy wszystko, więc spoko. Więc tutaj jeszcze zajrzymy. I ewakuujemy się. Pusto. Muszę teraz urbać na szybkości. Lecimy. Pusto. Tu znowu to grubo krojone. Dobra. Także wychodzimy. Szafka jakaś? Szafka. Aha. Dobra. Substancje żrące. Także cały czas słyszymy jakieś głosy. Gdzieś obok w budynku. Jeżeli ktoś tutaj jest, zostaje w tym miejscu. Nie podąża za nami. Żegnamy się z wami. Nie podążajcie za nami. Ktoś tam na górze robi urbex. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Ale ktoś się już tam chodzi na górze. Także minęliśmy się ze wszystkimi.
My już jesteśmy po. Więc idziemy. Duże zainteresowanie budynkiem. Grozi zawaleniem. No, obieg monitorowany, także mamy drugie nagrywanie, nagranie. Gdzieś tam. Tak monitorowane, że ja żadnej kamery widzę. No. A że tu gdzieś są, wiesz, na wejściu kamery. Tyle, nie? Także jesteśmy po zakończonej eksploracji. My jesteśmy po zakończonej. Ale jak słychać, ktoś eksploruje dalej i no musieliśmy się jakoś minąć. Mamy wrażenie, że minęliśmy się. Tak, mi jakieś minutę, dwie, bo słyszałem za swoimi plecami uderzenia, już ktoś chodził za mną. Tak, a wcześniej jeszcze na samym początku, jak my nagrywaliśmy intro tam trochę dalej, też ktoś chodził. Troszkę z tyłu budynku, to już było widać latarki. Tak. Nawet chciałem coś tam powiedzieć, żeby może nagrać coś wspólnie. Ale później pogiąc wszędzie już nie było tej osoby. Tak. Więc podejrzewamy, że teraz jest ktoś następny. Widzieliśmy, wy chyba też widzieliście, że ktoś tam chodził. Bardzo dużo głosów na SB. Coś tam troszkę wyłapaliśmy. Na pewno wyłapaliśmy w ogóle więcej niż kiedykolwiek. Tak. To liść, to nawet widziałem jak leci. Nasłuchiwaliśmy. Tak. Eksploracja ciężka, bo miejsce jest już rozsypane, można powiedzieć. Ściany, także sufity na podłogę. Raczej tego miejsca nie wybierajcie. Jak jesteście pierwszakami. I tak. Bardziej chodzi mi o to, żebyście nie wybrali go nam, bo organizujemy. W sumie mogę to już powiedzieć, bo już macie, zajrzyjcie sobie do nas na posty. Na kanale na YouTubie i tam mamy post od ilu subskrybentów coś będziemy organizować. Dokładnie. Więc tam prawdopodobnie nie chcę powiedzieć źle, po prostu wejdźcie sobie tam już sam, tak. Nie pamiętam jak to przy jakimś progu zaproponowaliśmy, tak, że możecie wybrać sobie drugi raz odwiedzenie przez nas miejsca, tego samego miejsca. Gdzie byliśmy, więc no nie wybierajcie nam tego, bo to już jest naprawdę. Jestem zgoniony, budynek grozi zawaleniem, nie i tutaj polecamy. Raczej się z tym zgodzę, ale bo na przykład polecamy, w Krzeszowicach to jak jesteście zaawansowani, też było, że grozi, tak. Ale i polecamy, jak jesteście zaawansowanymi poszukiwaczami przygód, nie róbcie tego, jak jesteście takimi pierwszakami, macie tylko jedną latarkę, jesteście sami. Idźcie w grupie, to też ważne, jak już chcecie iść. Ogólnie w paru pomieszczeniach jakiś większy chód, w jednym pomieszczeniu, w jednym 2 stopnie opadło nam sesję z SB, więc myślę, że tam było ciekawie, było bardzo dużo głosów. Były trzy obrazy, tak, związane, także dwa można powiedzieć, ciekawie. Jeden na pewno związany ręce, z tak jakby właśnie ręce, do operacji, skrzywione palce, jakby do operacji chirurgicznej, a to jest oddział chirurgii się mieścił. I tam było coś w tym, tam gdzie było urządzenie, zasłonka, to tam było też, że właśnie pokój, zdrowie, coś takiego. Tak, no coś mniej takiego, podobnego, no. Takie słowa słyszałeś, no. Także no. Było jedno słowo kobiece, takie jakby powiedziała to takie z rozpaczy, tak, taki tak. To było piękne, tak, to było takie piękne. Takie rozpaczliwe tak, krzyczenie, coś, krzyczenie o prośbę. Jakieś o słowa były, tak. Słowa a potem słowo padło na GT, córka. Możemy to połączyć jedno z drugim, że kobieta w rozpaczy szuka córki i się tutaj po tych pomieszczeniach tutaj tego budynku błąka. O, fajne cienie, nie? No, cienie. I ten napis był budynku. Także cieszymy się, że udało nam się to jeszcze zwiedzić. Bardzo fajnie. Że udało się nam to zwiedzić bez żadnych kontuzji. Tak, bez. Także spokojny urbex z naszej strony. Bez nagłych spotkań z mieszkańcami, którzy się tam dogrzewają, czy tam pomieszkują w tym miejscu. Tak, było, na szczęście było. Gdy nie wymijaliśmy się z wszystko innymi widzieliśmy, wszystko ubeksującymi. Więc byliśmy po każdej stronie, i teraz tak patrzę z tej perspektywy. I byliśmy też w piwnicy i byliśmy na samej górze, na strychu, wszystkie pomieszczenia, wszystkie piętra zwiedzone. Jest to na nagraniu. Możecie coś ciekawego, jeśli wyłapiecie sami, komentujcie nas na dole pod filmikiem. Łapkę w górę, jeśli chcecie więcej Dawid. Takich odcinków. Jak Dawid, wyprawa? Jak twoje wrażenie? Bardzo mi się podobało, powiem wam szczerze. Czułeś adrenalinę. Tak, czułem. Adrenalinę. Ja się bałem, że czułem te emocje, powiem tak, wam. Że każdy kolejny krok, to może tam być właśnie, tak. Staliśmy w jakimś pomieszczeniu, tak jakby właśnie te ono było takie pod kątem. Się stało tak jakby pod lekkim skosem.
lecimy dalej. No, ale lecimy dalej. Lecimy dalej. Przyznamy się, że mamy jeszcze plan zwiedzić tutaj jedno miejsce, ale o tym przekonacie się. No, w tym kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku. Także dzięki. Na razie nie zlecamy. Lecimy. Lecimy, cześć.